16-latek z Janka Raustka na torze trzeci Marek Wolski, lat 17, juniorowszy AZS AWF z Gdańsk. Na torze czwartym, drugi w tabelach seniorów w Polsce Robert Bryliński, organizacja środowiskowa AZS-u w Poznaniu. Na piątym, siódmy w tabelach Bartosz Orzechowski, reprezentuje AZS AWF Warszawa. Na torze szóstym jest Jakub Pulkowski, AZS AWF jest Gdańsk. Na siódmym Igor Bogusz, AZS AWF jest Gdańsk. Na ósmym Łukasz Tylak, organizacja środowiskowa AZS-u w Poznaniu. Uwaga, Stecki, proszony do podium, pan Krys Stecki, proszę na podejście do podium. I teraz prosimy o ciszę, startują płotkarze. Popatrzmy na ten bieg. Podkaże siódemka zawodników, jedna seria, jeden bieg. Mówiłem o tych rekordach. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Chociaż przypomnijmy, ręczny pomiar. Trudno mówić w tej chwili o rekordach. Czy Robert Bryliński na czwartym, czy Bartosz Rożowski na piątym, to dwaj najlepsi zawodnicy według tegorocznych tabel. Szybki bieg na siódmym torze Igora Łusza, 53-66 miał w tym roku. Ale tu już na czwartym torze faworyt tej konkurencji wygrywa wyraźnie. Czwarty, siódmy, a potem szósty albo piąty. Na torze czwartym Robert Bryliński, drugi w tabelach, pierwszy teraz na mecie. Organizacja środowiskowa AZS-u w Poznaniu. Na siódmym Igor Bogusz, AZS-a.